urodzony, by zabijać? Baton Rouge. Specyficzne miejsce z neogotycką przeszłością. Miasto, które zastąpiło grzeszny Nowy Orlean jako stolica stanu Luizjana. To niezwykłe miejsce przyciągnęło lub dało przestrzeń wielu seryjnym mordercom. Opowiem wam o jednym z nich i jeszcze o drugim sprawcy. Wybrałam ich obu, by mocno poruszyć waszą wyobraźnię. Bo jakie jest prawdopodobieństwo, że dwóch bardzo różnych morderców będzie zabijać w tym samym miejscu i czasie podobne ofiary? Jak bardzo jest prawdopodobne, że jeden morderca będzie śledził poczynania drugiego? A, i jeszcze pewne ostrzeżenie, zanim uraczę was opowieścią. Nie polecam spożywać niczego podczas słuchania, chyba że macie żołądek ze stali. Sean Vincent Gillis urodził się 24 czerwca 1962 roku właśnie w Baton Rouge w Luizjanie. Wychowywała go matka i dziadkowie. Ojciec, Norman Gillis, zmagał się z alkoholizmem i problemami psychicznymi. Jego zachowanie nie było racjonalne ani bezpieczne dla bliskich. Raz przyłożył maleńkiemu synowi pistolet do głowy. Wkrótce zostawił rodzinę i od tamtej pory tułał się po ośrodkach psychiatrycznych. Nigdy nie wrócił do żony i syna. Yvonne Gillis była samotną matką przez kolejne lata. Pracowała na pełny etat w miejscowej stacji telewizyjnej w dziale wydarzeń drogowych. Często zabierała Shona do pracy. Chłopiec początkowo nie sprawiał problemów, uczył się przeciętnie i taki też był pod każdym względem. Zmiany w jego psychice zaczęły zachodzić, gdy wszedł w okres nastoletniego buntu. Jedna z sąsiadek tak określiła jego postawę. Był wściekłym młodym chłopcem. Zdarzało mu się, że bił inne dzieci. W wieku 17 lat zaczął popełniać drobne wykroczenia. Był zatrzymywany za jazdę pod wpływem alkoholu, posiadanie marihuany czy obrazy sądu. Tak naprawdę nic poważnego. Nie doszukujcie się jednak źródeł zła w tym zachowaniu. Przypomnijcie sobie swoje grzeszki z okresu dojrzewania. Niemal każdy z nas chciał przekroczyć w tym wieku jakąś granicę. Sean na razie testował swoje możliwości. Ukończył szkołę średnią i dostał się do koledżu. Studiował informatykę i zdobył dyplom. Dorabiał sobie dorywczymi pracami, ale cały czas mieszkał z matką. Rozstali się dopiero wtedy, gdy miał 30 lat. Wyprowadziła się matka. Pojechała za nową, lepszą posadą do Atlanty. Nieuzasadniona wściekłość, która w nim narastała od lat, teraz osiągnęła krytyczny punkt. Sean czuł się samotny, uzależnił się od pornografii i zaniedbywał pracę. Oglądał na komputerze filmy wideo i zdjęcia pokazujące gwałt, przemoc, morderstwa i ćwiartowanie kobiecych ciał. Matka cały czas go wspierała i wysyłała pieniądze. Nie wiem, czy zdawała sobie sprawę, że nocami dorosły syn wychodził na podjazd, krzycząc i przeklinając ją za to, że go zostawiła. Co ciekawe, sam jakoś się do niej nie wybierał. Oczekiwał, że to matka wróci do niego. Czuł się porzucony i zły, coraz bardziej zły. Sąsiedzi zaczęli uważać go za zagrożenie, choć wyglądał tak niegroźnie. Średniego wzrostu i budowy, w okularach z wąsami, nie wyróżniał się dosłownie niczym, poza zachowaniem. W 1992 roku przyłapano go na podglądaniu sąsiadki. Policji tłumaczył się, że szukał swojego kota. W pewnym momencie wydawało się, że sprawy potoczą się lepiej, gdy wszedł w poważniejszy związek z Terry Lemoyne. Zamieszkali razem w domu matki Shona w 1995 roku, chociaż kobieta zdawała sobie sprawę, że Gillis był uzależniony od oglądania porno. Później będzie twierdziła,
że nie wiedziała, jakiego rodzaju pornografię oglądał jej miś, teddy bear, jak o nim mówiła. Ponadto nie wydawało się jej dziwne, że Seanowi zdarzało się leżeć na podjeździe domu i szczekać, czy też wyć do księżyca. Ją i Gillisa łączyło tak wiele. Uwielbiali science fiction, szczególnie serial Star Trek, kolekcjonowali różne przedmioty. Sean był facetem, którego chciałaby przedstawić matce każda dziewczyna. Tak przynajmniej po dziś dzień wspomina go Terry. Nie dostrzegła, że zbierał nie tylko figurki, że jego kolekcje były wprost makabryczne. Nie była wówczas świadoma, że zamieszkała z mordercą, bo Gillis, mając 32 lata, w 1994 roku zabił po raz pierwszy. Dlaczego? Sam tego nie wiedział. Rozwikłajmy tę zagadkę wspólnie. Wiemy już o wściekłości i urazie do matki. Pomimo to potrafił stworzyć związek, który, powiedzmy, prawidłowo funkcjonował. Nie zdradziłam wam jeszcze, że Sean i Terry nie uprawiali seksu. To była jego decyzja. Oglądanie drastycznego porno doprowadziło do tego, że nie interesowały go romantyczne zbliżenia. Mógł zaspokoić popęd tylko pod pewnymi warunkami. Spełniony seks był dla niego sytuacją, w której dominował, kontrolował i zadawał ból. Sean uważał siebie za wcielenie czystego zła. Do zabijania popchnął go, cytuję, stres, choć uważam to za pustą wymówkę. W marcu 1994 roku, z tego co wiemy, zamordował pierwszą ofiarę, 81-letnią Ann Bryan. Wczesnym rankiem włamał się do jej domku na terenie ekskluzywnego ośrodka spokojnej starości St. James Place w Baton Rouge. Kompleks pięknych, niskich budynków sprawiał i sprawia wrażenie przyjaznej oazy, idealnego miejsca na zasłużony odpoczynek od zgiełku miejskiego życia. Mimo to w ośrodku doszło do przerażającej zbrodni na bezbronnej kobiecie. Gillis zamierzał zgwałcić starszą panią. Gdy zaczął ją dotykać w sposób jednoznaczny, kobieta krzyknęła. Spanikowany poderżnął jej gardło, a potem wykrwawiającą się na śmierć ofiarę dźgał i ciął długim myśliwskim nożem 50 razy. Zmasakrowane ciało zostawił na łóżku. Sprawa tego morderstwa wyjaśni się dopiero za 10 lat, gdy sam morderca opowie, co stało się marcowego poranka. Przez kolejne 5 lat od pierwszego morderstwa był szczęśliwy i nie odczuwał potrzeby zabijania. Utrzymywała go partnerka, która pracowała w sklepie spożywczym w pobliżu wspomnianego ośrodka spokojnej starości. Oboje mieszkali wciąż w tym samym domu matki Gillisa przy 545 Bergin Avenue w cichej dzielnicy klasy średniej. Sean, z pozoru zwykły facet, nieustannie budził odrazę i lęk u kobiet i dziewczyn z sąsiedztwa. Nie zachęcał do kontaktu. Jak mówiłam, wytrzymał 5 lat. 4 stycznia 1999 roku zginęła 29-letnia czarnoskóra Catherine Ann Hall. Była łatwą do zdobycia ofiarą. Prostytutką żyjącą na marginesie wielkiego miasta. Mieszkała na ulicy, w okolicy pełnej handlarzy narkotyków, alfonsów i kobiet lekkich obyczajów. Zażywała krak. Gillis, miły, schludny i grzeczny, zwabił ją do samochodu po konkretną usługę – seks oralny. Gdy tylko wsiadła do auta, dopadł ją i zarzucił jej na szyję plastikową opaskę zaciskową. Kobieta walczyła o życie. Próbowała wysiąść z samochodu. Niestety wciągnął ją z powrotem i zadźgał nożem. Uderzył ostrzem w gardło i lewe oko. Dźgnął ją łącznie 16 razy, gdy jeszcze żyła, i 21 razy już po jej śmierci.
Martwą rozebrał, zgwałcił i rozkawałkował. Zmaltretowane, nagie ciało Katrin porzucił pod znakiem Dead End na końcu ciemnej wiejskiej drogi. Zbrodnie powiązano z nim później na podstawie badań DNA. Po 4 miesiącach, na początku maja 1999 roku, zaczął śledzić kobietę, która wpadła mu w oko. Zobaczył ją, jak uprawiała jogging w południowej, zamożnej dzielnicy Baton Rouge. 52-letnia Hardy Schmidt była matką trójki dzieci. Uwielbiała biegać. Brała nawet udział w maratonie bostońskim. Gillis jeździł za nią przez 3 tygodnie. W niedzielny ranek, około 5:30, 30 maja 1999 roku, zobaczył Hardy biegnącą po Quail Run Drive. Gillis przyznał się, że potrącił ją samochodem. Swoim białym Chevroletem Cavaliera, na którym mówił Buffy, inspirując się serialem Buffy – Postrach wampirów. Zepchnął ofiarę do rowu. Wysiadł. Oszołomioną wepchnął do auta. Na szyję zarzucił jej opaskę uciskową i przydusił. Pojechał z nią do parku przy Highland Road. Tam rozebrał Hardy, zgwałcił i zabił. Jej nagie, okaleczone zwłoki wrzucił do bagażnika swojego samochodu, po czym pojechał do domu. Auto z ciałem wewnątrz zostawił na podjeździe. Zwłoki leżały tam 2 dni, potem wyrzucił je przy jednej z dróg wiodących do Nowego Orleanu. Ciało znalazł przypadkowy rowerzysta. Dodam, że dom Gillisa położony jest wzdłuż drogi z dość gęstą zabudową. Sąsiedzi mieszkają blisko siebie. Posesje nie są ogrodzone. Mimo to nikt niczego nie zauważył. Sean mordował przez następne 5 lat. Ofiary nie były ze sobą powiązane, dlatego policja nie mogła wyśledzić mordercy. Gillis nie był geniuszem zbrodni, jednak znacznie ciężej jest wyśledzić seryjnego mordercę niezorganizowanego, dla którego wygląd, wiek ofiary najczęściej nie ma znaczenia. Okazja czyni ją dostępną. 12 listopada 1999 roku zamordował 36-letnią czarnoskórą Joyce Williams. Myśliwi znaleźli jej szczątki dopiero ponad 2 miesiące później, 22 stycznia 2000 roku. Natrafili na odciętą kość ludzkiej nogi w lesie przy wschodnim brzegu Mississippi. Około 220 metrów dalej znaleziono resztę kobiecego szkieletu. Gillis zamordował Joyce i rozkawałkował jej ciało we własnym domu. Odciął i zjadł jej sutki. Zanim pozbył się ciała, zrobił mu wiele zdjęć. Także do tej zbrodni sam przyznał się po latach. Minęły 2 miesiące. W styczniu 2000 roku zginęła 52-letnia czarnoskóra Lillian Robinson. Wędkarz natknął się na jej nagie ciało 10 lutego. 20 października tego samego roku zapolował na 38-letnią Merlin Nevilles. Mocno rozłożone zwłoki ofiary znaleziono w Halloween 2000 roku przy tamie na rzece Mississippi. W sierpniu 2002 roku, gdy ofiar było coraz więcej za sprawą Gillisa oraz drugiego seryjnego mordercy, jak się okazało, policja w Baton Rouge utworzyła grupę zadaniową, która doprowadziła do złapania Derricka Todda Lee. Lee zabił co najmniej 7 kobiet w tym samym czasie i w tej samej okolicy co Gillis. Sean śledził w internecie poczynania konkurencyjnego mordercy, który również był niezorganizowanym sprawcą, zabijającym białe i czarne kobiety w różnym wieku. Derricka Todda Lee zatrzymano 27 maja 2003 roku. Dopiero wtedy okazało się, że niektórych spraw nie można było z nim powiązać. Pojawiły się w końcu sugestie, że w tym samym rejonie grasował inny seryjny morderca.
9 października 2003 roku Sean Gillis zabił swoją przyjaciółkę. Znów przekroczył granicę pewnego schematu. Mężczyźni, seryjni mordercy zwykle nie odbierają życia znanym sobie osobom, a już na pewno nie tak bliskim. 45-letnia czarnoskóra Johnny May Williams, rozwiedziona matka trójki dzieci, była narkomanką i prostytutką. Regularnie zażywała krak. Znali się z Gillisem od 10 lat. Sean opowie później, że nie mógł się powstrzymać. Musiał ją zabić. Zabrał Johnny May w odludne miejsce. Pobił do nieprzytomności. Zgwałcił i udusił. Zadał kobiecie wiele ciosów nożem poniżej pasa. Ciało upozował, rozcinając mocno nogi z przodu i z tyłu. Zrobił wiele zdjęć. Morderca skrzyżował im ręce. Gdy śledczy spróbowali odwrócić ciało, ramiona odpadły. Zostały odcięte. Ewidentnie Gillis chciał zaszokować tych, którzy pierwsi zetkną się z jego martwą ofiarą. Morderstwo Johnny May Williams zostanie mu przypisane na podstawie obecności jego DNA. 26 lutego 2004 roku zginęła ósma, ostatnia znana ofiara Gillisa. 43-letnia prostytutka Donna Bennett Johnston udusił ją nylonową opaską zaciskową. Martwą rozebrał, położył na ziemi, rozciął obie piersi, odciął lewy sutek i lewe ramię na wysokości łokcia, wyciął tatuaż z motylem na jej prawym udzie. Wiecie, dlaczego odciął jej ramię? Używał go potem do masturbowania się. Ciało kobiety znaleziono następnego dnia na pastwisku dla krów w kanale odwadniającym w pobliżu Ben Hur Road w Baton Rouge. W liście, jaki później Gillis pisał do przyjaciółki ostatniej ofiary, Tammy Perpera wyjaśniał, cytuję: Johnston była tak pijana, że po około półtorej minuty straciła przytomność, a potem zmarła. Jej ostatnie słowa brzmiały: nie mogę oddychać. Wciąż zastanawiam się nad pośmiertnym rozczłonkowaniem i pocięciem. Musi być coś głęboko w mojej podświadomości, co naprawdę potrzebuje tego rodzaju makabrycznego działania. Tammy Perpera zmarła w 2005 roku z powodu powikłań związanych z AIDS. Przed śmiercią zdążyła przekazać prokuraturze 3 listy od Gillisa, które wykorzystano podczas procesu. Sama pierwsza do niego napisała. Nie spodziewała się, że dostanie od niego odpowiedź, że będzie tak głupi, by przyznać się do tej i kilku innych zbrodni. 8 kobiet zostało przez Gillisa zgwałconych, uduszonych, zadźganych nożem i okaleczonych. Sean najpierw dusił ofiary białą opaską zaciskową, potem odcinał ręce, stopy, czasem wycinał tatuaże i sutki. Ciała porzucał w odludnych miejscach daleko od Baton Rouge. Nigdzie nie zostawił narzędzi zbrodni, nie było świadków, żadnych śladów daktyloskopijnych. Z miejsc zbrodni zabierał trofea, fragmenty ciał i drobne przedmioty. Bywało, że dopuszczał się kanibalizmu i aktów nekrofilii. Zdarzało mu się wziąć romantyczne, jak to określił, prysznic ze zwłokami jednej z ofiar. Odciętym dłonią innej pomalował paznokcie. Z ciałem ostatniej zamordowanej kobiety, upchniętym do bagażnika, zrobił sobie wiele zdjęć, także z odciętymi fragmentami jej zwłok. Policja znajdzie później na jego komputerze 45 fotografii. Jak mówiłam, policja długo nie mogła wpaść na jego trop. Wbrew typom seryjnych morderców, zabijał raz młode, raz starsze kobiety. Nie były zbliżone do siebie wiekiem ani kolorem skóry. Część z nich mieszkała w biednych dzielnicach, co najmniej jedna żyła na wysokiej stopie. Były różnice w modus operandi, raz dłuższe, raz krótsze okresy między morderstwami. Gillis wymykał się wszelkim definicjom,
Dlatego sporządzony profil nieznanego sprawcy nie pomógł przy rozwikłaniu zagadki jego serii morderstw. Jedyne, co łączyło wszystkie jego ofiary, to typ budowy ciała. Były drobnymi kobietami, z którymi mógł sobie bez trudu poradzić. Dzięki zabieranym trofeom wracał wspomnieniami do zbrodni i masturbował się. Nie przewidział, że zdradzą go opony jego samochodu. W pobliżu zwłok ostatniej ofiary technicy kryminalistyki zabezpieczyli ślady opon Goodyear odciśnięte w wilgotnej ziemi. Były na tyle unikalne, że określono dokładnie ich markę, model, typ. Te konkretne opony były produkowane jedynie przez 3 lata, do 2003 roku. Policja utworzyła małą grupę zadaniową, której członkowie rozmawiali z każdym, kto kupił wspomniane opony w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W rejonie Baton Rouge nabyło je 200 osób. To właśnie dzięki temu tropowi oraz DNA aresztowano Gillisa 2 miesiące po ostatniej zbrodni 29 kwietnia 2004 roku. Śledczy chodzili od domu do domu nabywców opon i pytali, czy nadal mają pojazd z tymi oponami. Jeśli tak było, pobierano za zgodą tych osób wymaz DNA. Sprawdzano potem, czy będzie istniało powiązanie z próbkami pobranymi z ust Catherine Hall, kości odciętych ramion Johnny May Williams i spod paznokci jedynego pozostałego ramienia Donny Johnston. Jak dotąd nie znaleziono w policyjnej bazie DNA żadnego pasującego rekordu. W końcu śledczy dotarli do Gillisa. Sean nie miał przeszłości kryminalnej. Był przeciętnym, łagodnym maniakiem science fiction, dziwakiem. Ale to nie znaczy, że od razu mordercą. A jednak po pierwszej wymianie zdań policjanci wiedzieli, że mają poszukiwanego sprawcę. Zapytany, czy znał Johnny May Williams, Gillis odpowiedział, że tak, że jeździła jego samochodem, była w jego domu i sprzątała u niego odpłatnie. I tak, był w miejscu, gdzie znaleziono jej ciało. Tak się złożyło, że pojechał tam za potrzebą. Krew w aucie? I na to miał odpowiedź. Johnny May dostała okresu na przednim siedzeniu, kiedy wiózł ją samochodem. Skąd krew na tylnym siedzeniu? Posłuchajcie, co odpowiedział. Cytuję. Tak, myślę, że okna były opuszczone i prawdopodobnie trochę krwi wypłynęło przez okno i zostało wdmuchnięte z powrotem do środka. Wszyscy śledczy w tamtym momencie spojrzeli po sobie i bezgłośnie powiedzieli. To on. Przeprowadzono badanie DNA i uzyskano od sędziego zgodę na przeszukanie domu i pojazdu Gillisa. Najchętniej zatrzymaliby go od razu, ale bez wyników DNA nie mieli podstawy. Po pierwszym przesłuchaniu puszczono go do domu. Istniało ryzyko, że ucieknie. Jednak trzeba było poczekać na wiadomości z laboratorium kryminalistycznego, które przyszły w środku nocy. Bingo! DNA znalezione na szczątkach ofiar należało do Shona. 29 kwietnia 2004 roku, jeszcze w nocy, o godzinie 1:20, oddział SWAT wyważył drzwi do jego domu i wrzucił do środka granat ogłuszający. Gillis spał w łóżku sterii. Policjanci przeżyli szok. Morderca żył zwykłym życiem. Nie był samotnym wilkiem. Miał u boku porządną, miłą kobietę. Terry krzyczała przerażona. Co się dzieje? Co się dzieje? Patrzyła na Shona, a on nie stawiał oporu. Wzruszył ramionami i powiedział: przepraszam, kochany króliczku. Wtedy jeden z funkcjonariuszy odwrócił się do niej, spojrzał i rzekł z kpiną w głosie: nie wiedziałaś, że mieszkasz z seryjnym mordercą? W tym momencie zawalił się świat Terry Lemoine. Była z Seanem 9 lat. Nieśmiały, dziwaczny, ale dobry facet. Owszem, utrzymywała go, ale zawsze ją zawoził i odbierał z pracy.
Bywało, że jeździł autem bez celu godzinami. Jak się okazało, polował, szukał ofiary. Terry miała obawy, że może ją zdradza. Zakładała wszystko, o czym może myśleć kobieta w zwyczajnym związku. Ich relacja była platoniczna, ale nie miała wymagań, nie skarżyła się. Sean twierdził, że kiedyś go nauczono, iż seks to okropna rzecz i nigdy nie powinien tego robić. I ona mu zaufała, choć były czerwone flagi, sygnały alarmowe. Pewnego ranka przyjechał po nią, gdy kończyła nocną zmianę. W samochodzie strasznie cuchnęło. Zapytała go, skąd ten zapach. Wytłumaczył, że potrącił zwierzę na drodze. Wrócili do domu, ona położyła się spać, a Sean poszedł umyć auto. Więcej do sprawy nie wracali. Teraz stała na podjeździe pełnym policjantów. Patrzyła na swojego chłopaka, skutego kajdankami, który zachowywał spokój w obliczu zarzutów o popełnienie seryjnych zbrodni. Nadal nie wierzyła. Zaśmiała się nerwowo, że na pewno pomylili domy. Zamilkła, gdy dowiedziała się, że się przyznał. Tego samego dnia detektywi ustalili, że Sean zwykle jeździł pojazdem wyposażonym w pasujące opony. W domu mordercy znaleziono 7 pił, kilka noży, maczetę, plastikowe opaski zaciskowe i bagnet. Gillis, powtarzam, nie był geniuszem zbrodni. Na fotografiach znalezionych na jego komputerze widać było bagażnik jego samochodu wraz z tablicą rejestracyjną. Miał też zapisane filmy typu Snuff Movies, obrazy dekapitacji i powieszeń oraz folder, w którym zbierał materiały na temat rosyjskich nekrofilów. Czyżby do odcinania i zjadania sutków zainspirował go Andrzej Cikatiło, rzeźnik z Rostowa? Domowa biblioteczka Shona zawierała wiele pozycji na temat seryjnych morderców. Tu muszę jak zwykle dodać kilka słów od siebie. W moim komputerze też znajdziecie foldery o nekrofilach i kanibalach, nawet o różnych ich typach. Nie mówiąc o tym, że mam setki książek związanych z tematem zbrodni, czaszki i artefakty kojarzące się ze śmiercią. Cóż, może kiedyś i mnie ktoś spróbuje rozpracować? Podkreślam, że nie mam jednak pociągu do praktykowania zbrodni. Jestem jedynie teoretykiem. Wracając do historii, rzeczywiście Gillis opowiedział policjantom wszystko ze szczegółami. Także o tym, że z ciałem Johnston wziął makabryczny, erotyczny prysznic. Podtrzymywałem ją, kąpałem, przytulałem do siebie, no wiecie. Wszystko działo się w domu, gdy Terry była na nocnej zmianie. O manikur wykonanym na odciętych dłoniach Johnny May Williams mówił jako zwyczajnej rzeczy. Nawet o tym, że rozkawałkowywał ciało Joyce Williams na podłodze w kuchni, że kobieta miała piękne nogi, które chciał odciąć i sobie zachować. Rzeczywiście, kiedy spryskano luminolem wnętrze pomieszczenia i listwy przypodłogowe, kuchnia rozświetliła się niczym bożonarodzeniowa choinka. Odcinał jej głowę bez trudu. W policyjnym pokoju przesłuchań opowiadał, że nóż wchodził w ciało jak w masło. Detektywi byli przerażeni, jednak zachowali zimną krew. Słuchali, z jaką lekkością przedstawiał im swój plan zbrodni. Zawsze zacierał ślady za sobą. Porzucał ciała poza miastem, zwykle przed spadnięciem deszczu, który potem zmywał dowody jego obecności. W Baton Rouge oto nie trudno. Miasto ma wilgotny klimat, zajmuje 5. miejsce na liście najbardziej mokrych miast Stanów Zjednoczonych. Gillis potrafił drobnostki przekuć na swoją korzyść. Całe przesłuchanie zostało nagrane. Swoje wyznanie zakończył aktem skruchy. Było mu przykro, że skrzywdził ludzi, ale niestety zrobiłby to jeszcze raz, gdyby tylko miał okazję. Gdyby wypuścili go na ulicę, znalazłby kolejną ofiarę przed zachodem słońca. Zapytany o inne morderstwa powiedział: jeśli pokażecie mi zdjęcia,
Może będę w stanie przypomnieć sobie coś więcej. Ciągle nie było wiadomo, dlaczego zabijał i okaleczał. W rozmowie z profilerką Mary Ellen O'Toole ujawnił, że zainteresowanie seksem z martwym ciałem pojawiło się u niego około 10 roku życia. Myślał też o seksie z matką. Zapytany o to odrzekł: tak, oczywiście. Ona nie jest nieatrakcyjną kobietą. Pomyślałem, że gdyby umarła, wszyscy znaleźlibyście mnie z nią w łóżku. Czy to jest klucz do rozwiązania zagadki? Uraza do matki, kompleks Edypa, do tego uzależnienie od pornografii i zaburzenia preferencji seksualnych? Wybaczcie moją domorosłą diagnozę. Nie chcę wchodzić w rolę psychologa kryminalnego, jednak próbuję zrozumieć zło w każdej z moich opowieści i dotrzeć do jego źródła. Niestety okazało się, że pod koniec przesłuchania Gillis zażądał jednak adwokata. Cała dotychczasowa rozmowa przestała mieć wartość w śledztwie. Przyznanie się do winy było teraz nieważne. Prokuratura była załamana. Do czasu, aż na sali sądowej podczas postawienia Gillisa w stan oskarżenia, jedna z zastępczyń prokuratorki, Premilly Burns, podeszła do niej i wręczyła plik listów. Była to korespondencja, którą Sean wysłał z aresztu do przyjaciółki ostatniej ofiary. Ta, w której przyznawał się do winy. I znów bingo, gwóźdź do trumny mordercy. Mieli sprawcę na talerzu. Specjaliści i Terry Lemoine potwierdzili, że listy zostały napisane przez Gillisa. Postawiono mu najpierw 3 zarzuty morderstwa pierwszego stopnia i 3 zarzuty czynów rytualnych w związku z morderstwami Catherine Hall, Johnny May Williams i Donny Bennett Johnston. Śledczy cały czas pilnie pracowali nad znalezieniem powiązań z innymi zbrodniami. Krewni ofiar, zwłaszcza kobiet parających się prostytucją, byli pozytywnie zaskoczeni. Nie przypuszczali, że policja kiedykolwiek będzie szukać sprawcy. Śledztwo toczyło się powoli, ale skutecznie. W tym czasie miasto żyło tragedią, jaka dotknęła pobliski Nowy Orlean w sierpniu 2005 roku. Baton Rouge przyjęło 200 tysięcy wysiedlonych mieszkańców po huraganie Katrina. W sprawie Gillisa sprawiedliwość w końcu zatriumfowała, choć z oporami. Czy Sean był czystym złem, jak o sobie powiedział? Czy brak wiary i nienawiść do Boga wystarczyła, by polował godzinami na ulicach Baton Rouge? Miał to wyjaśnić proces, który od samego początku był trudny. Nie dość, że pierwsze przesłuchania okazały się nieważne, to później, aż przez 6 tygodni, wybierano członków ławy przysięgłych. Istniało ryzyko, że będzie problem ze znalezieniem bezstronnych przysięgłych w Baton Rouge. W końcu jednak proces ruszył 21 lipca 2008 roku. Prokuratorka domagała się kary śmierci. Pierwszym świadkiem obrony była jego matka. Yvonne Gillis opowiadała na sali sądowej, że wychowywała syna samotnie, że był normalnym dzieckiem. Nigdy nie dostrzegła w nim okrucieństwa i sadystycznych skłonności. Po tygodniu procesu przysięgli udali się na naradę. Niestety po kilku godzinach zwrócili się do sędziego, że utknęli w impasie. Nie byli jednoznaczni co do skazania Gillisa na śmierć przez podanie śmiertelnego zastrzyku. 4 przysięgłych w ogóle było przeciwnikami kary śmierci. Ostatecznie uznano go winnym i skazano łącznie w 3 procesach na 3 dożywocia. Rodziny ofiar nie były zadowolone z wyroku. Dla nich dożywocie było wciąż formą wolności. Gillis będzie mógł spotkać rodzinę, rozmawiać, śmiać się. Kobietom, które zamordował, odebrał wszystko. Tylko matka Shona i jego dziewczyna poczuły ulgę. Gillis wciąż żyje. Dziś ma 61 lat. Przebywa w więzieniu stanowym Luizjany
znanym jako Angola i nazywanym Alcatraz Południa, Plantacja Angoli czy też Farma. Nie ma możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie warunkowe. Spędzi swoje życie za kratami. Oskarżono go i skazano za 5 morderstw. Przyznał się do 8. Czy było więcej ofiar? Bardzo możliwe. Wierzcie lub nie, ale dziewczyna Gillisa, Terry Lemoine, nadal mieszka w domku przy Bergen Avenue, sama. Przesiąknięty krwią samochód do niedawna gnił na podwórku. Początkowo kobieta chciała go zwrócić firmie, od której Sean go kupił, ale spotkała się z odmową. Uznano auto za zagrożenie biologiczne. Samochód zniknął obecnie sprzed domu. Być może jednak Terry sprzedała go jakiemuś kolekcjonerowi merderabiliów, czyli pamiątek po mordercach. Ten rynek jest w Stanach całkiem spory i legalny, o ile artefaktów nie sprzedają sami mordercy. Terry uważa, że w domu nie ma złej energii. Tom nic nie zrobił. To, co było w nim złego, zostało już usunięte. Lemoine zrobiła remont, położyła nowe podłogi i pomalowała ściany. Teraz chwila dla Derricka Todda Lee, seryjnego mordercy z Baton Rouge, który jako pierwszy wpadł w sidła policji. Zanim wykryto, że był zabójcą, wiele razy zatrzymywano go za śledzenie i podglądanie kobiet. I choć pasował na mordercę, nie zgadzał się jego kolor skóry. Profilerzy typowali, że sprawcą seryjnych napaści i mordów na białych kobietach w Baton Rouge i Lafayette był biały mężczyzna. Lee był czarnoskóry, więc odrzucono go jako podejrzanego natychmiast. Dopiero badania DNA, ujawniające, że sprawca musiał być w co najmniej 85% Afroamerykaninem, powiązały go ze śmiercią 7 kobiet w wieku od 22 do 40 lat. Lee napadał ofiary w różnych miejscach, w ich domach, na ulicy, na parkingach, na cmentarzu, na terenie parafii. Każda z ofiar została inaczej zabita. Inne były okoliczności. Gwałcił, bił na śmierć, dźgał nożem, tłukł młotkiem. Zdarzało mu się uprawiać seks ze zwłokami. Poszukiwany uciekł z miasta. Zatrzymano go w Atlancie. Z własnej woli wrócił do Luizjany. Nie była potrzebna ekstradycja. Został skazany na karę śmierci. Chociaż jego IQ wynosiło 65, uznano go za poczytalnego. Zmarł w wieku 47 lat w 2016 roku śmiercią naturalną z powodu choroby serca. Nie doczekał egzekucji w więzieniu stanowym Luizjany. Co kryło się za jego zbrodniczą naturą? Jak wielu seryjnych morderców znęcał się w dzieciństwie nad zwierzętami. Długo moczył w nocy. Od 13 roku życia podglądał kobiety, włamywał się do ich domów. Odreagowywał ciężkie przeżycia w rodzinie. Ojca nie znał. Ojczym znęcał się nad nim przez 10 lat. Matka nigdy nie stawała w jego obronie. Z powodu kłopotów z nauką dzieci wyśmiewały go w szkole, drwiły, że jest opóźniony w rozwoju. Stawiam kropkę i znów zadaję pytanie. Na ile traumatyczne doświadczenia ukształtowały w nim potrzebę seryjnego zabijania? Sean Gillis miał dobre dzieciństwo, kochającą matkę i dziadków. Mimo tylu różnic, obaj polowali na kobiety. Obaj mordowali w tym samym rejonie i tym samym okresie czasu, a ich metody były niezwykle podobne. Zostawiam was z tymi zagadkami. Czuję, że w mojej opowieści gdzieś tkwi rozwiązanie, a przynajmniej byłam blisko niego. Dziewczyny, nie wsiadajcie do aut, które prowadzą bardzo mili, grzeczni, obcy panowie. Moja prośba brzmi śmiesznie, gdy pomyślę, że codziennie wszyscy wsiadamy do aut, które prowadzą mili, obcy panowie z różnych korporacji i aplikacji taksówkarskich.
Do usłyszenia i do zobaczenia w moim worku kości, Renata.